wstęp, kawa z mlekiem, herbata z cytryną, dwie kobiety, I jeden dialog. Rozmawiamy ze sobą o potrzebie miłości, wszechobecnych rozwodach i przedziwnym pędzie dzisiejszych czasów, w którym gubimy bliskość, uważność i troskę o to, co najważniejsze. Ta książka wbrew pozorom nie jest o dorosłych rozwodnikach, małżeństwach w separacji i niepłaconych alimentach. Ta książka jest o potrzebie mądrej miłości i szalenie trudnych oraz wyczerpujących konfliktach około-rozwodowych, w których brak jest jeńców, za to są zakładnicy, dzieci. Dołącz do tej rozmowy. Zapraszamy. Zapraszamy. Miłość jest światłem. Porozmawiamy? Chętnie. Okej, okay. to pani przy herbacie z cytryną, ja przy kawie z mlekiem. I cukrem. Ale skąd cukier szkodzi? Och, a co w dzisiejszych czasach nie szkodzi? Chciałam powiedzieć, że miłość. Odnoszę jednak wrażenie, że nie dosyć, iż współcześnie jej brakuje, to jeszcze jest chyba niewłaściwie rozumiana. A może po prostu jest przereklamowana? Nie bądź taka cyniczna. Miłości nie brakuje. Gdyby tak było, nie miałybyśmy o czym rozmawiać. Nie można też przereklamować czegoś, co było, jest i będzie. Miłość nie wymaga jednak reklamy, ale uważności, zrozumienia, czułości i pokory. Na sali rozpraw widziałam miłość, która niszczyła i budowała była powodem zbrodni, wynikała z lęku lub strachu, ale również potrafiła poświęcić dla siebie życie. Zastanówmy się, czy te różne namiętności, nazywane miłością, miały jakiś wspólny mianownik? Gdzie znaleźć definicję miłości? Do mnie przemawia ta zawarta w liście Alberta Einsteina do córki. Istnieje niezwykle potężna siła, dla której jak dotąd nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Owa siła zawiera w sobie i wpływa na wszystkie inne, stoi ponad wszelkimi zjawiskami działającymi we wszechświecie i do tej pory nie została jeszcze przez nas rozpoznana. Tą uniwersalną siłą jest miłość. Dlatego dla niej żyjemy i umieramy. Tak, zgadza się. Nie bardzo jednak potrafię pogodzić się ze stwierdzeniem, że jest ona jedyną energią we wszechświecie, która nie podlega woli człowieka. Wprawdzie fakt, że dzieci tak często przegrywają w zderzeniu z miłością matki do partnera, w jakiś sposób potwierdza tę tezę, ale nie oznacza, że musimy się na to godzić. Jesteśmy ludźmi. Prawo do godności, wolności, to nasze prawa przyrodzone, niezbywalne. Wolna wola jest wyborem. Miłość też jest naszym wyborem. Gdy uderzy jednak jak grom z jasnego nieba, staje się najważniejsza, często nieobliczalna. Wówczas żadne przyrodzone prawa się nie liczą. Mając jednak świadomość, jak potężną siłę w sobie nosimy, powinniśmy próbować nauczyć się nią posługiwać. Spowodować, aby stała się widzialna. Zdaniem Alberta Einsteina, gdy nauczymy się dawać i przyjmować tę uniwersalną energię, potwierdzimy, że miłość pokonuje wszystko, jest w stanie wszystko przeniknąć, ponieważ miłość jest kwintesencją życia. Z tym w pełni się zgadzam. Żeby jednak mogła pokonać negatywne przystawki, chociażby chorobliwą zazdrość, Musiałaby kierować się rozumem. Skoro z natury rzeczy emocje wyprzedzają intelekt, przed każdym z nas stoi spore wyzwanie. Musimy powalczyć z naturą, nauczyć się mądrze sobą zarządzić. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek będziemy gotowi na to, aby wszechpotężna siła miłości niszczyła nienawiść, egoizm, podłość, a nie nas. Jestem w tym względzie optymistką. Nosimy w sobie ogromne pokłady dobrych uczuć, marzeń o prawdziwej miłości, więc gdy uświadomimy sobie, że ona jest mocą i dobrem, pomnaża w nas to, co najlepsze, popularne powiedzenie, że w miłości jak na wojnie wszystkie chwyty dozwolone odejdzie do przeszłości. Miłość przecież jest światłem, a kto chciałby żyć w ciemności? List Alberta Einsteina do córki o uniwersalnej sile, jaką jest miłość. Kiedy przedstawiłem teorię względności, bardzo niewielu mnie zrozumiało, a to, co teraz wyjawię, aby przekazać ludzkości, również spotka się w świecie z brakiem zrozumienia i uprzedzeniem. Proszę cię, abyś strzegła tych listów tak długo, jak to konieczne. Przez lata, dekady, aż społeczeństwo będzie na tyle rozwinięte, aby przyjąć to, co wyjaśniam poniżej. Istnieje niezwykle potężna siła, dla której jak dotąd nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Owa siła zawiera w sobie i wpływa na wszystkie inne, stoi ponad wszelkimi zjawiskami działającymi we wszechświecie. I do tej pory nie została jeszcze przez nas rozpoznana. Tą uniwersalną siłą jest miłość. Naukowcy, szukając jednolitej teorii wszechświata, zapomnieli o najpotężniejszej, niewidzialnej sile. Miłość jest światłem, które oświetla tych, którzy ją dają i przyjmują. Miłość jest grawitacją. Ponieważ sprawia, że ludzie czują się przyciągani do innych. Miłość jest mocą, ponieważ pomnaża to, co w nas najlepsze i nie pozwala ludzkości zginąć w jej ślepym egoizmie. Miłość rozwija i ujawnia. Dla miłości żyjemy i umieramy, miłość jest Bogiem, a Bóg jest miłością. Ta siła wyjaśnia wszystko i nadaje życiu znaczenie. To czynnik, który zbyt długo ignorowaliśmy, być może dlatego, że boimy się miłości, ponieważ jest jedyną energią we wszechświecie, która nie podlega woli człowieka. Aby uczynić miłość widzialną, dokonałem prostego podstawienia w moim najsłynniejszym równaniu. Jeżeli zawiast E równa się mc kwadrat, przyjmiemy, że energia potrzebna do uzdrowienia świata może być Otrzymana poprzez miłość pomnożoną przez podniesioną do kwadratu prędkość światła, dojdziemy do wniosku, że miłość jest najbardziej potężną siłą, jaka istnieje, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń. Po tym, jak ludzkość poniosła klęskę, chcąc wykorzystać i kontrolować inne siły wszechświata, co obróciło się przeciwko nam, konieczne jest, abyśmy karmili siebie. Innym rodzajem energii. Jeśli chcemy, aby nasz gatunek przetrwał, jeśli mamy znaleźć sens w życiu, jeśli chcemy ocalić świat i każdą czującą istotę, którego zamieszkuje, miłość jest jedyną odpowiedzią. Może nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby stworzyć bombę miłości wystarczająco potężną, aby całkowicie zniszczyć nienawiść, egoizm. I chciwość, które dewastują naszą planetę. Jednak każdy człowiek nosi w sobie mały, lecz potężny generator miłości, którego energia czeka na uwolnienie. Gdy nauczymy się dawać i przyjmować tę uniwersalną energię, moja kochana Lisel, potwierdzimy, że miłość pokonuje wszystko, jest w stanie wszystko przeniknąć. Miłość jest kwintesencją życia. Głęboko żałuję, że nie byłem w stanie wyrazić tego, co jest w moim sercu, które cicho bije dla Ciebie przez całe moje życie. Być może za późno na przeprosiny, ale ponieważ czas jest rzeczą względną, muszę Ci powiedzieć, że kocham Cię i dzięki Tobie. Dotarłem do ostatecznej odpowiedzi: Twój ojciec, Albert Einstein. Suma niespełnionych oczekiwań. List Einsteina to bardzo optymistyczna wizja przyszłości. Na razie ta wszechpotężna siła potrafi w nas niszczyć to, co dobre. Rozstania to codzienność. A po drodze następują regularne bitwy, które niosą za sobą całe pola poległych. Odniesione rany nie goją się, bo nie są leczone. Z drugiej strony trudno uzdrawiać coś, co ciągle jest rozdrapywane. Masz niestety rację. W Polsce co trzeci związek się rozpada, i nawet jeżeli dzieje się to w cywilizowany sposób, są to często pozory. Ktoś zawsze jest skrzywdzony. A najczęściej ten, o którym zapominamy dziecko. Pamiętasz ten przykład, który podaję na szkoleniach, kiedy w czasie spotkań z przedszkolakami pytam, o czym marzycie? Czego oczekujecie od swoich rodziców, żeby wasze buzie były uśmiechnięte i szczęśliwe? Zawsze pada jedna odpowiedź: żeby rodzice się nie kłócili. Raz usłyszałam marzenie, żeby tata nie mówił na wysokiej tonacji. A kiedy spytałam rozdygotanego malucha, by odwrócić jego uwagę od problemu, co znaczy na wysokiej tonacji, ten wykrzyczał. Żeby nie dar się na mamę, nie rozumie pani? Rozumiem. Tylko jak pomóc? Serce pęka, gdy przejęty pięciolatek, pokazując na serduszko, mówi: Pani sędzio, jak oni się kłócą, zamykają drzwi i myślą, że ja nie słyszę, ale ja słyszę. I nie mogę oddychać, bo tu mnie wszystko boli. Mnie bolą kolana, mówi kolejny. Wiem, że bolą. Jest wysoki, urósł za szybko. A w stresie boli to, co najsłabsze. Tak samo było, gdy podczas warsztatów zapytałam dzieciaki z trzeciej klasy podstawówki, kiedy emocje was bolą. Pierwsza dziewczynka powiedziała, kiedy rodzice się kłócą. Druga, kiedy rodzice się rozwodzą. Trzeci był chłopiec, a moi już się rozwiedli i wcale nie jest lepiej. Nie osiągnęłam założonych na wstępie celów tego warsztatu, bo oni mieli tyle pytań, a ja żadnej odpowiedzi. Cała klasa dzieci z rozbitych rodzin może pięcioro pochodziło z pełnych rodzin. Dzieciaki były tak okropnie smutne i poważne w swoich wypowiedziach a ja wiedziałam, że obojętnie co powiem, nie zmienię ich sytuacji. Ta sytuacja mogłaby się zmienić, gdyby rodzice uczestniczyli w takich warsztatach. Łatwiej byłoby o miłość ze zrozumieniem. Tymczasem krzywdzimy tych, których bardzo kochamy, nie zdając sobie z tego sprawy. Mówienie na wysokiej tonacji traktujemy jako normę, nawet tego nie zauważamy. A jeżeli już, to twierdzimy, że dzisiaj życie tak wygląda, a dzieci muszą wychowywać się w warunkach naturalnych. Sprzeczki w rodzinie są nieuniknione. Ważne, żeby nie przybierały agresywnej formy. Jesteśmy różni, więc mamy prawo do odmiennego zdania. Na przykład w kwestiach wychowawczych. Wchodzimy w rolę rodzica z różnym bagażem doświadczeń, z odmienną perspektywą patrzenia na życie i różnymi oczekiwaniami. I nagle każdy z nas musi zweryfikować swoje założenia żeby się dopasować do potrzeb drugiego rodzica. Skupieni na obronie własnego ja, zaczynamy walczyć. Bywa, że spór zamienia się w bitwę. I zapominamy o dziecku, chociaż kłócimy się o jego potrzeby. Właśnie. Nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć, że drażliwość, trudności ze snem u maluszka, obgryzanie paznokci u przedszkolaka, obniżone poczucie własnej wartości, lękliwość czy agresja u nastolatka to nie kolejne etapy rozwoju, tylko konsekwencje napiętej atmosfery w domu. Dlaczego nie szukamy porozumienia, skoro wspólnym celem jest dobro naszego dziecka – Dlaczego różnica zdań odgórnie wpisana w relacje międzyludzkie, zamiast budować lepszą wspólną rzeczywistość, przeradza się w niezgodność charakterów i przesłankę do rozstania? Może żyjemy za szybko, bezrefleksyjnie. Świat wartości zanika, a wokół pustynia emocjonalna. Niestety, masz rację. I na tej pustyni my. Często zagubieni, interpretujemy rzeczywistość zgodnie ze swoimi, a nie naszymi potrzebami. Próba wypracowania konsensusu wymaga umiejętności i świadomości, dlaczego jest ważny. Nie mamy na to czasu, dlatego tak często walka o rodzinę przeradza się w wojnę w rodzinie. I wówczas bierzemy swoje zabawki, w tym dziecko. I zaczynamy zabawę w wesołego czarodzieja, który kreuje swoją rzeczywistość dookoła na nowo. To przykre, że z taką pasją tworzymy związki, ale brakuje nam wytrzymałości, aby w nich wytrwać. Rozwód w dzisiejszych czasach przychodzi za łatwo. Jest prawie takim samym narzędziem jak aplikacja, którą można ściągnąć na telefon, więc się rozwodzimy. Szybko, czasem kilka razy. Powody? Przeróżne. Począwszy od tych dramatycznych, takich jak przemoc czy niszczące rodzinę uzależnienie, a kończąc na tak popularnej zdradzie. Niestety, największe żniwa zbiera przyczyna, w którą, jak do worka, można wrzucić wszystko, co tylko nam się nie podoba w naszym partnerze a jest to niezgodność charakterów. W 2021 roku była przyczyną ponad 43. Procent rozwodów w Polsce. Niezgodność charakterów. Co to w ogóle oznacza, kiedy patrzę na ten zwrot, mam wrażenie, jakbym widziała maluchy bawiące się przedszkolu mojego syna. Tam jest dopiero niezgodność charakterów, ale czym ona jest u dorosłych, dojrzałych, wykształconych, myślących ludzi? Czy nie to nas różni od dzieci, że jesteśmy w stanie panować nad naszym zachowaniem i emocjami, że nie dokonujemy wyborów podyktowanych chwilą tylko po to, by uzyskać zaspokojenie swoich potrzeb w danym momencie? A może właśnie w tym tkwi problem, że z czasem zaczynamy postrzegać każdą słabość naszego partnera jako przeszkodę ku naszemu szczęściu, do którego rościmy sobie takie prawa? Jesteśmy hedonistami o zaburzonej samoocenie, a przedłużenie gatunku ma stanowić gloryfikację naszej osoby. Emocjonalnie podchodzisz do tematu. W końcu nie ma nic bardziej ludzkiego niż emocje. To prawda, ale zauważ, wszystko co wymieniłaś, świadczy o tym, że może zabrakło dojrzałej, świadomej miłości, umiejętności negocjowania własnych potrzeb, zrozumienia potrzeb drugiej strony, a tym samym łagodzenia niezgodności charakterów. Bezrefleksyjne oczekiwanie, że będziemy się zgadzać we wszystkim, prowadzi do rozczarowań. Zaczynamy się od siebie oddalać, aż następuje zupełny i trwały rozkład pożycia, który jest podstawą rozwiązania małżeństwa przez sąd. Dlaczego następuje tak szybko? Ponieważ nie ucząc się bycia ze sobą, za to skupiając się na własnym rozumieniu miłości, nie stworzyliśmy niczego trwałego. Przez lata obserwowałam na sali rozpraw, jak takie jednostronne, narcystyczne rozumienie miłości prowadziło do wielu dramatów. Na przykład jakich Przemoc, zabójstwo, uzależnienie, ale są też bardziej przyziemne powody konfliktów, rozstań albo trwania w związku, którego dawno nie ma, bo się pindrzyła, bo nie wyobrażałam sobie życia bez niego, bo nie mógłbym pozwolić jej odejść. Dlatego ona nie może pracować, żeby jej żadne głupoty do głowy nie przychodziły. Bo zabrałaby mi dzieci. Bo nie miałabym niczego. Dlaczego miałaby się nie pindrzyć? Ona lubi podkreślać swoją urodę, ale jemu przeszkadzają nawet kolorowe paznokcie. On ją kocha w kolorze nud, albo jest chorobliwie zazdrosny. Konflikt interesów, niezgodność charakterów, a może przemoc psychiczna? Kto powinien ustąpić? Nie wiem. Każdy z nas jest inny. Musimy znaleźć własną receptę na różnicę oczekiwań. Ważne jest jednak, żeby moja decyzja była świadomym wyborem. On daje mi poczucie bezpieczeństwa, szanuję go za relacje z dziećmi, podziwiam za przedsiębiorczość. Więc bez żalu rezygnuję z makijażu. Nie słucham życzliwych koleżanek, które nigdy na takie traktowanie by się nie zgodziły. Mają prawo. Ale dla mnie to ja jestem ważna i to, co nas w związku do siebie zbliża, a nie dzieli. Jeżeli pielęgnujemy to, co dobre, nie boli tak to, co różni, łatwiej wówczas o trwałość małżeństwa. Niepokoją natomiast słowa, bo nie mógłbym pozwolić jej odejść. Dlatego ona powinna siedzieć w domu, spowiadać się z każdego wyjścia, bo jego miłość jest tak wielka, że musi chronić żonę przed pokusami tego świata. Ona jednak nie jest niczyją własnością. Dlaczego on z góry zakłada zdradę? Jeżeli jedna ze stron tak postrzega relacje małżeńskie, Druga zaczyna funkcjonować w poczuciu beznadziei czy wrogości. Następstwem są kłótnie, awantury, przemoc. Pracuję z przemocą i uzależnieniami, znam te mechanizmy, ale nadal nie jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować, dlaczego takie związki istnieją, dlaczego ludzie pozwalają krzywdzić siebie i dzieci. Przede wszystkim dzieci. Przyczyn jest wiele. Boimy się? Często jesteśmy uzależnieni od tego układu na przeróżnych płaszczyznach. Niekiedy jesteśmy szantażowani emocjonalnie, innym razem również finansowo. Bywa, że poczucie wstydu paraliżuje nasze decyzje. Konserwatywne myślenie, że o tym co się dzieje w domu nie mówi się nikomu, niezależnie od tego co się tam dzieje, jest nadal wszechobecne. Problem stanowi również trudny do przezwyciężenia mit, że przemoc domowa dotyczy tylko marginesu społecznego i patologii. Należy podkreślić, że może się zdarzyć w każdej rodzinie. Niezależnie od pochodzenia, wykształcenia czy zasobu portfela. Jak przerwać ten zaczarowany krąg? Potrzebne jest wsparcie. Nie współczucie, ale konkretna pomoc. Często, żeby. To, co boli, nie przerodziło się w zemstę chęć wymierzenia sprawiedliwości na swój sposób powinna być to pomoc profesjonalna. Zabójstwa tak tzw. kuchenne to z jednej strony pozostałość po wielkiej, lecz tak naprawdę niewielkiej miłości, a z drugiej świadectwo, że o skuteczną pomoc nadal trudno. Sprawy kobiet oskarżonych o takie zbrodnie pozostają na zawsze w pamięci. Są apelem o naszą Reakcję na cudzą krzywdę. Siostra Małgorzata Chmielewska pięknie powiedziała: Nasze człowieczeństwo zaczyna się na klatce schodowej. Widzimy, co dzieje się u sąsiada i udajemy, że nie widzimy. Słyszymy, a mówimy, że nie słyszeliśmy. Później zostają tylko wyrzuty sumienia. One bolą najbardziej. Nie ma na nie lekarstwa. Dlatego reagujmy. W zapobieganiu takim dramatom równie ważne są edukacja i profilaktyka. Dzieci już w szkole powinny się dowiedzieć, gdzie szukać pomocy w razie doświadczenia aktów przemocy, czemu służy procedura niebieskiej karty. Profilaktyka to także uczenie odpowiedzialności, dokonywania właściwych wyborów i asertywności. Jak dokonywać właściwych wyborów, znaleźć szczęście, skoro miłość stała się w dzisiejszych czasach przedziwnym tworem, splotem naszych wyobrażeń i oczekiwań wobec drugiego człowieka? Myślę, że zawsze tak było, jest i będzie. Szczególnie pierwsze miłości szukają lustrzanego odbicia swoich marzeń i snów. Gdy budzimy się, spotyka nas rzeczywistość często całkiem niezła ale inna niż oczekiwaliśmy. Nie stać nas na obiektywizm w jej ocenie, bo musielibyśmy zrezygnować z cząstki własnego ja, na niej zmiany w scenariuszu, który w marzeniach był dopracowany do perfekcji. Nie jest to łatwe, ale nie niemożliwe. Zgodnie z tezą Sartra, to własny czyn określa historię każdego człowieka. A prościej, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Ważne więc, żeby każdy z nas potrafił poukładać się z samym sobą, żebyśmy szukali własnej odpowiedzi na pytanie, czym jest dla mnie szczęście. Warto pamiętać, że często szukanie odpowiedzi jest ważniejsze od niej samej. Zaglądanie do własnego wnętrza, głęboki namysł. Pozwalają nam zbudować umiejętność panowania nad zmiennymi nastrojami. Uczą, że drobne radości życia mogą smakować jak wielkie. Wystarczy przypomnieć sobie pierwsze kroki naszego dziecka i już uśmiechamy się. Wzmaga się w nas poczucie szczęścia. Pozytywne myślenie, skupienie się na tym, co cieszy. Realistyczne cele, dobra literatura, sięganie do wiedzy profesjonalistów to wszystko istotne elementy w poszukiwaniu własnej drogi do dobrej miłości i dobrego życia. Moje pokolenie oceniane jest jako niezdolne do miłości nie umiemy kochać potrafimy się zakochiwać bawimy się tym uczuciem, lawirujemy na granicy pożądania, podniecenia i zaciekawienia. A kiedy ono przemija, bez większego zdziwienia mówimy, to nie było to, i odpalamy Tindera na nowo. Nie szanujemy miłości, bo wydaje nam się, że ona nam nic nie daje. Z roku na rok zaczynamy inaczej patrzeć na naszego partnera i na tę miłość, która w naszych oczach stała się nudna i mniej atrakcyjna. Ciągle słyszymy pytania o to, na przykład, kiedy zapłacimy rachunki, lub ogotujemy obiad. Ta miłość, ten człowiek ciągle czegoś od nas chce lub wręcz przeciwnie. Siedzi na kanapie, gra na PlayStation, każe zostać dzieckiem w domu, iść wrzucić śmieci, beka, chrapie, nie uprawia jogi, woli wyjście z kumplami, nie je już tak chętnie jarmużu, nie chce iść do teatru, woli kino europejskie od nowych Gwiezdnych Wojen, woli oglądać mecz, nie przytula już tak często, ani nie całuje, nie kupuje kwiatów, a przecież my jesteśmy stworzeni do wyższych celów. Chcemy być fit. Chodzić na siłownię, uprawiać interesujący sport, jeździć wymarzonym samochodem, podróżować, piąć się po społecznej drabinie miłość ciągnie nas w dół. W naszym mniemaniu ona nas nie rozwija, a przecież postęp jest w życiu najważniejszy. W dzisiejszych czasach trzeba być ze wszystkim na bieżąco: pędzić, biec, lub chociaż truchtać, ale nie stać. A miłość mówi. Usiądź ze mną na kanapie, przytul mnie, poczytaj mi, zagraj ze mną w piłkę, porozmawiajmy chwilę, pogramy w planszówkę. To oznacza, że ty musisz się zatrzymać, a świat biegnie obok ciebie. I to często nas wkurza w tej całej miłości, bo przecież miała uskrzydlać, wspierać, motywować. Tymczasem każe nam iść po zakupy, posprzątać, opróżnić zmywarkę, stać w kolejce na przykład po wyprawkę dziecku do szkoły. To bardzo jednostronne spojrzenie, wyczuwam sporo bólu, ale również egoizmu. Wszystko musi być tak, jak ustaliliśmy w scenariuszu, ale przecież druga osoba wchodzi z własnym planem. Żeby rozpocząć grę w filmie zatytułowanym Rodzina, z dwóch scenariuszy musi powstać jeden. Powinien być spójny, a to wymaga kompromisów, o które dzisiaj trudno. Co zrobić, żeby się nie pomylić? Jak zbudować coś trwałego? Warto sięgnąć do doświadczeń poprzednich pokoleń. Pewnie, że były to inne czasy, ale potrzeba bliskości i potrzeba stworzenia czegoś stałego się nie zmieniły. Może warto się zastanowić, co powodowało, że rozwody były rzadkością. Kiedyś o małżeństwie decydowała w dużej mierze rodzina. Najpierw należało się czymś wykazać uwiarygodnić, że rodzinę utrzymasz ważny był fundament. Liczyła się zgodność wartości, przekonań, religii czy majątku czyli nadbudowa. Były czynione przygotowania, prowadzono rozmowy, następowały długie chwile wyczekiwania. Czy była badana zgodność charakterów? Nie sądzę, ale podstawy do stworzenia stałego związku były solidne. Teraz o małżeństwie decydują emocje, a one zazwyczaj nie są dobrym doradcą. Dopóki jest ekscytacja partnerem, ślubem, weselem, podróżą poślubną, nowym domem, samochodem, dzieckiem, psem, kolejną podróżą, nie wybiegamy w przyszłość. Nie ustalamy zasad, którymi wspólnie będziemy się kierować w trudnych chwilach. Nie ustalamy, bo brakuje nam świadomości, że problemy są nieodłączną częścią naszego życia. Bezbronni zderzamy się z rzeczywistością, która zaskakuje, chociaż nie powinna. Choroby dzieci, różne spojrzenie na ich wychowanie, kredyt czy wszechobecna teściowa to wszystko urasta do rangi kataklizmów i najczęściej wywołuje niezgodność charakterów. Wówczas wydaje się nam, że kończy się miłość. Powiedziałam, wydaje się nam, bo przecież miłość, jeżeli jest, to jest w nas. My tak łatwo się nie zmieniamy. Dlaczego więc coś, co miało łączyć na całe życie? Nagle zaczyna dzielić. Może dlatego, że dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości, kiedyś ludzie kochali się w trakcie wojny, okupacji, mimo wielu lat rozłąki i biedy, czy choroby, w obliczu bólu, strachu i cierpienia. Kochali się jadąc maluchem nad Polskie morze, wśród polnych kwiatów i łąk, w kolejce do Peweksu i pijąc ruskiego szampana w sylwestra. Bez łączności w postaci SMS-ów, komunikatorów, maili czy telefonów, ich komunikacja była bezbłędna. Idealizujesz dawne czasy, chociaż co do jednego masz rację nasza komunikacja była bezbłędna. Nie było telefonów, a nawet jeśli były, to jak na receptę. Oczekiwanie w kolejce do budki telefonicznej, albo świadomość, że drobne w kieszeni wystarczą na minutę rozmowy, powodowały, że mówiliśmy to, co naprawdę chcieliśmy powiedzieć, a nie to, co nam ślina na język przyniosła. Były też listy. Do dzisiaj je przechowuję. Przelewając na papier uczucia, musimy ubrać je w słowa, przeanalizować nasze potrzeby i oczekiwania. To dobry moment na budowanie i dojrzewanie z samoświadomości. To czas na zrozumienie siebie. Każda nieudana próba wyrażenia siebie na piśmie, zmięta i wyrzucona do kosza kartka listu, zawiera emocje, których po przemyśleniu sami nie rozumiemy. Lepiej, że znajdują swoje miejsce w koszu, niż miałyby kogoś niepotrzebnie zranić. Może po prostu komunikujemy się za szybko. I to jest problem. Gdyby dzisiaj taki Brian z Jessicą postali trochę w kolejce do budki telefonicznej, przemyśleli, co mają do powiedzenia i zawarli to w klamrze kilku sensownych zdań, bez mega turbo hiper upiększaczy, bez gifów, emotikonów i wirali, wyszłoby to wszystkim na lepsze. Bez cringe'u i nikt nie zostałby dzbanem. Okej, okay. nic nie zrozumiałem z ostatniego zdania. Kultura słowa waszego pokolenia lubi brak to już ty dodałaś. Ale wracając do tematu dzisiaj bezmyślnie odbieramy sobie prawo do wyrażenia tylko tych emocji, które są naprawdę nasze. Telefonicznie, mailem, SMS-em, w bezpośrednim kontakcie wyrzucamy z siebie wszystkie żale. Gwałtownie, bez przemyśleń brakuje świadomości, że problemy są wpisane w każdy związek. Ale skoro gramy do jednej bramki, to musimy je rozwiązać. Co może pomóc? Uwaga zwrócona na drugiego człowieka, tolerancja wobec jego inności i sporo pracy nad sobą. Dzisiaj nie mamy na to czasu, a często też ochoty. Dlatego szukamy gotowego przepisu na miłość. W reality show czy na Instagramie są stawiane konkretne wymagania co do miłości. Tu nie chodzi o to, że ludzie jej nie chcą lub nie mają dla niej miejsca. Wręcz przeciwnie, ich serca tylko czekają, aby ktoś je wypełnił. Doskonale wiedzą, kogo i czego szukają. Mają wybrany model swojej miłości: wzrost, wagę, kolor włosów, przekonania polityczne i religijne. Wiedzą, jaki zawód powinien wykonywać przyszły partner, jaką dietę preferować, czy będzie chodził na crossfit, czy może na jogę, gdzie będą mieszkać, ile dzieci posiadać, wybrane są już nawet imiona dzieci i zaplanowana płeć oraz rasa psa. Tylko miłości brak. No nie chce przyjść z kubana. Podobno miłość nie wybiera, a jednak niektórych omija szerokim łukiem. Przeraziłaś mnie tym wybranym modelem miłości. Ja takie oczekiwania też omijałabym szerokim łukiem. Wszystko, co wymieniłaś, to zewnętrzność. A gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Człowiek i jego wewnętrzność są tu niestety tylko dodatkiem. W dzisiejszym świecie perfekcjonizmu wizualnego coraz mniej interesuje nas idealizm wnętrza. Jednym zabiegiem można zmienić rysy twarzy, proporcje ciała, tu powiększyć, tam zmniejszyć i gotowe. Mało komu chce się naprawiać środek, skoro można wymienić całą obudowę i przekonać świat, że ta nowa jest lepsza i mądrzejsza. Mimo że w środku wieje pustką. Tylko do czego to prowadzi? Kolor włosów, waga, nawet przekonania zmieniają się z dnia na dzień. Ludzie nie wchodzą w nasze życie ze swoim często trudnym bagażem doświadczeń, z fobiami i lękami. Oczekują zrozumienia, ale my nie wiemy, co ich boli. Sami też nie jesteśmy białymi kartami. Oczekujemy, że najbliższa nam osoba pomoże wymazać nasze rozczarowania z przeszłości. To wszystko jest możliwe. Wymaga jednak poznania wnętrza, swojego i drugiej strony, właściwej komunikacji i świadomości czego tak naprawdę oczekujemy od życia. Gdy słyszę, że młody człowiek oczekuje od kolejnej partnerki, że będzie miała długie nogi i będzie dobra dla jego dzieci z poprzednich związków, to wiem, że on kompletnie się pogubił. Gdzie tu jest miejsce na miłość? Czy taki casting może się dobrze skończyć? Pewnie finałem będzie kolejne rozczarowanie, a dzieci w tym czasie dorosną, poznając testowane na sobie kolejne dziewczyny-taty. Jak znaleźć tę właściwą osobę, gdy kryteria wyboru nie są właściwe? To trochę tak, jak moja herbata z cytryną i twoja kawa z mlekiem. Połączenie stare jak świata tu nagle naukowcy twierdzą, że trujące przynajmniej ja truję się w doborowym towarzystwie i nikogo nie krzywdzisz ewentualnie siebie.